Hej, witam Was z Bali, Wyspy Bogów. Jestem tutaj już trzeci raz w życiu. Jest to mój trzeci urlop, trzeci wyjazd na Bali. I na początku może powiem Wam, jak się tutaj dostać można na Bali. Jest kilka opcji. Najszybciej dostaniecie się tutaj albo Katarem, albo Emiratami, czyli Katarem z Warszawy do Doha i z Doha już bezpośrednio na Bali, do Denpasar. I tak samo Emiratami, tyle się z przesiadką w Dubaju. Są to około 5-godzinne loty, więc do przeżycia. Jeszcze przed pandemią, jak lecieliśmy wcześniej na Bali, to wybieraliśmy polskie linie lotnicze, LOT. Wtedy LOT był z Warszawy do Singapuru i z Singapuru już taką lokalną linią lotniczą Air Asia lecieliśmy z Singapuru do Denpasar na Bali. Teraz niestety od pandemii już tych lotów polskich linii lotniczych nie ma, ale jest za to Swiss, jest to szwajcarska linia, więc mamy teraz taką opcję i tak my przelecieliśmy z Warszawy do Zurychu, z Zurychu do Singapuru i z Singapuru dopiero na Bali, więc są dwie przesiadki. Lot tutaj z Europy do Singapuru trwa około 11 godzin, raczej ponad 11 godzin, więc jest to bardzo długi lot, ale odbywa się on nocą, więc spokojnie możecie praktycznie cały lot przespać. My wybieramy właśnie tą opcję z przesiadką w Singapurze, bo moim zdaniem same lotnisko w Singapurze jest bardzo ciekawą atrakcją. Jest to najpiękniejsze i najciekawsze lotnisko, na jakim byłam. Jest dużo fajniejsze od lotniska nawet w Dubaju. Jest to coś w rodzaju takiej galerii handlowej, połączonej z parkiem rozrywki. Świetne miejsce dla rodzin z dziećmi. Jest bardzo dużo sklepów z zabawkami, dużo atrakcji, takich nowoczesnych, jakichś animacji. Jest oczywiście ten wielki wodospad na pierwszym terminalu, na którym też Wam wrzucę oczywiście przebitki tego, na którym co kilka godzin odbywają się takie animacje świetlne wraz z muzyką i no, spektakularnie to wygląda, bardzo nowocześnie. Całe to lotnisko jest bardzo zielone. W środku mamy dosłownie dżunglę, mamy ogromne rośliny, takie jakie u nas mamy w domu, w doniczkach. Tam porastają wszystkie ściany. Jest to bardzo taki piękny, futurystyczny trochę obraz. No jest to zrobione na pewno z rozmachem, więc to lotnisko jest warte po prostu zwiedzenia samo w sobie. Jesteśmy w hotelu w Singapurze. Zostajemy tutaj na jedną noc, bo dopiero jutro rano mamy lot na Bali. Pokażę Wam, jaki malutki jest ten pokoik hotelowy. Od strony łazienki wygląda to tak. Jest tutaj wejście, kilka półek, kawałek podłogi i łóżko. No i właśnie z tej strony łazienka, nic więcej. Tak jak mówiłam, jest to nasz trzeci wyjazd na Bali, więc różni się on troszeczkę od dwóch poprzednich. Podczas pierwszych dwóch wyjazdów byliśmy nastawieni bardzo na takie atrakcje instagramowe, na świątynie, na zwiedzanie wodospadów. A teraz troszeczkę bardziej przyjechaliśmy tutaj po prostu odpocząć, zwiedzić miejsca, których jeszcze nie widzieliśmy, ale też dużo luźniej, żeby nie było takiego jeżdżenia co chwilę na jakąś atrakcję. Jeśli będziecie chcieli, to spróbuję Wam skleić filmik taki wspomnieniowy właśnie z tych dwóch poprzednich wyjazdów na Bali i pokażę Wam, co wtedy zobaczyłam. Ale wtedy jeszcze nie nagrywałam na YouTube, więc nie mam takich filmów, które mogłabym pokazać, po prostu skleić w jeden film. Mam tylko no, relacje nagrywane w pionie, mam też dużo zdjęć, więc jeśli będziecie zainteresowani, no to spróbuję coś tam jeszcze wyszukać, bo dużo tych miejsc zwiedziliśmy. Zwiedziliśmy wiele świątyń, wiele wodospadów, oprócz Bali. Byliśmy też na Nusa Penida wyspie, na tej małej wysepce
Gili, Trawangan oraz na Lomboku. Zawsze nasz wyjazd na Bali zaczynamy od miejscowości Jimbaran, gdzie zatrzymujemy się na pierwsze 2 lub 3 noce. Jest to dość blisko lotniska, ale jest to już poza miastem, na wybrzeżu, więc już nad oceanem. Jest to takie miejsce po prostu fajne właśnie, żeby się zatrzymać i odpocząć po długiej podróży, bo jest w miarę blisko lotniska, ale jest już tak właśnie spokojnie, można poczuć klimat, można poczuć tą ciepłość, nacieszyć się słońcem, ciepłą wodą w basenie. I są to 2 hotele obok siebie, które my wybieramy tak mniej więcej na zmianę. Jest to La Cabane i Milos Home. I tak też było w tym przypadku. Zatrzymaliśmy się na 2 noce w La Cabane. Wrzucę Wam tutaj przebitki z tego miejsca. I tak właśnie wyglądała nasza willa, nasz bungalow. Przeszklone drzwi i szyby, ale oczywiście możemy je wszystkie zasłonić zasłonami. Duże łóżko, bardzo wygodne, z moskitierą. No i wejście do łazienki. Łazienka w tropikach jest praktycznie zawsze półotwarta. To znaczy, że nie ma dachu albo części dachu. Świeża woda kokosowa. Świeży kokos to jest dla mnie must have. Zawsze chcę, jak jestem gdzieś w tropikach, tego świeżego kokosa sobie wypić. Jest bardzo pyszny. No i tu właśnie widzimy basen nasz hotelowy i za nim widok z nad basenu na ocean. Woda w oceanie, jak i w basenie, jest bardzo ciepła. Wybraliśmy się na spacer po okolicy. Jest to taka dość wioskowa okolica, jest to po prostu wieś. No i napotkaliśmy awanturę. 2 psy szczekały na te małe 2 kociaki. One były przerażone. My próbowaliśmy te psy odgonić, żeby one dały spokój tym biednym małym kotom. No i na chwilę nam się udało, żeby te psy odgonić od nich. No, te kociaki były naprawdę przestraszone. Spotkaliśmy też krówki, które mają bardzo fajne dzwoneczki zawieszone na szyi. I zostawię Wam tutaj dźwięk, żebyście posłuchali, jak im te dzwoneczki dzwonią. I dotarliśmy na plażę. Plaża tutaj jest dość takie miejsce dla surferów, bardzo fajne, ponieważ jest sporo szkółek dla surferów w tych budkach, które tam widzicie, i też sporo knajpek. Ale plaża niestety nie była jakaś bardzo ładna, nie była też niestety czysta. Troszeczkę tam się śmieci znalazło i właśnie muszę Wam powiedzieć, że na Bali niestety spala się śmieci. Zazwyczaj w okolicy zachodu słońca robi się ogniska i te śmieci się spala. I to są nie są tylko naturalne śmieci, ale też i plastik. A następnie pojechaliśmy na północny zachód Bali. Jest to blisko Parku Narodowego, jedynego Parku Narodowego na Bali, który mamy w planach zwiedzić jutro. Tutaj nas jeszcze nie było podczas poprzednich 2 wyjazdów, bo jest to taki najdalej wysunięty kraniec wyspy, patrząc od lotniska, od południowego krańca wyspy, no to jest północny zachód, jest to po prostu bardzo daleko. I tutaj też na Bali musicie wziąć pod uwagę, że dojazdy zajmą Wam o wiele dłużej niż na przykład w Polsce. Drogi tutaj są bardzo kręte, dosyć wąskie. Nie są jakoś mocno dziurawe, ale często są to drogi pod górkę, jest duży ruch, dużo samochodów i dużo skuterów. Więc jak macie na przykład do przejechania 30 km, to nie przejedziecie tego w pół godziny albo mniej niż pół godziny, tak jak w Polsce. Ale musicie liczyć prawie godzinę na przejazd 30 km, więc te przejazdy zdecydowanie dłużej zajmują. Jednak samo zwiedzanie otoczenia nawet zza szyby samochodu jest zawsze ciekawe, bo różne rzeczy możecie po drodze znaleźć, różne rzeczy możecie po drodze zobaczyć. Na drodze też się śmieszne sytuacje zdarzają. Często widzicie, jak ktoś przewozi skuterem jakieś ogromne pakunki albo zwierzęta. Często też można zobaczyć, jak psy jeżdżą razem z właścicielami na skuterze
malutkie dzieci jadą z przodu, no cała rodzina się pakuje na ten jeden skuter. Samochodami także, różnymi takimi malutkimi ciężarówkami ludzie przewożą przeróżne rzeczy, przewożą ludzi i naprawdę czasami zabawnie to wygląda. W planach mamy jeszcze pojechać na, właściwie polecieć na wyspę Flores, ale jeszcze nie do końca wiemy, czy chce nam się tam lecieć, czy wolimy zostać na Bali i po prostu na spokojnie sobie odpocząć. Więc no oczywiście wszystko wyjaśni się dalej w dalszej części filmu. Będę się jeszcze do Was odzywać, więc na razie to tyle. Pa, pa.